Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj taki spontaniczny odcinek, ponieważ w Google Play pojawiły się dwie gry muzyczne, rytmiczne, więc zaraz je sobie tutaj przetestujemy. Przypominam o subskrybowaniu, komentowaniu, ocenianiu tych odcinków, ponieważ to wszystko pomaga w rozwoju tego kanału. Jeżeli ktokolwiek miałby życzenie, zachęcam do patronowania mojej działalności, tutaj wspierania mojej działalności, ponieważ to dodatkowo przyczynia się właśnie do rozwoju tego kanału. A ja już nie przedłużam, tylko zajmujemy się pierwszą grą, która nazywa się Demo Reborn, przynajmniej tak tutaj jest napisane. 10,99 oryginalnie kosztowała ta gra, natomiast teraz jest w promocji, jest dostępna za darmo. Okej, robimy sobie przetłumacz. Dziewczyna, która spadła z nieba, straciła swoją przeszłość. Dimo, który sam gra na pianinie w świecie domku na drzewie, przypadkowe spotkanie między nimi. Uwielbiam takie oryginalne tłumaczenia. Muzyka płynie, gdy palce uderzają w klawisze fortepianu. Rozpoczął się baśniowa podróż. Wspaniale, jestem zachwycony. Generalnie gra rytmiczna, więc jeżeli ktokolwiek ma jakąś taką ochotę w coś takiego sobie zagrać, to oczywiście tutaj zachęcam. Ok, gra nam się uruchamia. I z tego co kojarzę, gry tego typu właśnie polegają na tym, że po prostu palcem stukamy w odpowiednim miejscu, tak jak leci tak naprawdę właśnie muzyka, więc nic tutaj jakiegoś skomplikowanego nie będzie, więc jest to bardziej gra taka na nudę, jeżeli nam się rzeczywiście nudzi, gdzieś tam coś sobie chcemy poklikać, czy takie do relaksu, ponieważ to są całkiem ładnie brzmiące kawałki, więc myślę, że coś takiego warto sobie tutaj właśnie ogarnąć. Jak słyszymy, już jakaś tam melodyjka w tle się pojawia. Fortepian jak najbardziej. I oczywiście cała gra jest utrzymana właśnie w takim dość spokojnym, myślę, klimacie. Oczywiście wiadomo, że fabuła do tego też jest, więc jak najbardziej to na plus. Widzimy, ta osoba się tutaj budzi. Mamy tutaj jakieś tam rzeczy, informacje. Czy rzeczy, jakieś tam wydarzenia z tego, co właśnie, no tak, po prostu podchodzimy, idziemy od razu play the piano, nie będziemy się tutaj jakoś rozwodzić, ponieważ to przede wszystkim chcemy sprawdzić. Możemy tu nacisnąć pauzę po prawej stronie w celu kalibracji, tu taki mamy tutorial i po prostu naciskamy, jak widzicie, w miejscu, gdzie nam się pojawiają te kreski. Więc taka gra typowo rytmiczna, tu znowu przesuwamy na takiej zasadzie. I właściwie to tyle z takich najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o tę grę, bo nic tu więcej, myślę, się nie powinno pojawiać. Kiedyś grałem w coś podobnego i ta gra właśnie polegała na tym, że po prostu musimy uderzać jakby w odpowiednim momencie właśnie w te klawisze. Czyli taki prosty piano hero, że tak to nazwę, więc nic tutaj skomplikowanego. Oczywiście musimy dostosować do swojego urządzenia to, żeby po prostu dobrze tutaj jakby naciskać w odpowiednim momencie. Okej, ja tutaj nie będę się jakoś wielce na ten temat rozwodził, bo to wcale nie o to chodzi. I jeżeli oczywiście tutaj nie naciskamy, tak jak zresztą widzieliście, tutaj pomijam, no to nic nam się nie dzieje teoretycznie, więc nie ma tu jakiegoś stresu, przynajmniej na razie. A jeżeli naciskamy znowu częściej, no to wtedy widzimy, że też nic się nie dzieje, tylko po prostu punktów nie zdobywa. Więc takie na luzie do sprawdzenia. Oczywiście wiadomo, że nie będziemy tutaj grać cały czas, bo też szkoda naszego czasu, żeby cały czas w to jakby tutaj grać. I też nie chcę przedłużać tego odcinka, żeby on trwał nie wiadomo ile tam dłużej. A drugą grą, którą dla Was tutaj mam, jest Cytus 2. Również jest on w promocji. Jest to druga część poprzedniej gry, która po prostu nazywała się Cytus, nie pamiętam, znaczy nie wiem po prostu, jak się rzeczywiście to powinno wymawiać. Co nowego, jak sobie klikniemy, no to zobaczymy tutaj też informacje o grze. Czyli to muzyczna gra rytmiczna stworzona przez Rayark Games. To nasza czwarta gra rytmiczna podążająca śladami trzech światowych sukcesów. Cytus, Demo, Wiz, nie wiem, Wes. Ta kontynuacja Cytusa przywraca oryginalną kadrę i jest wynikiem ciężkiej pracy i oddania. Czyli mamy kolejną grę rytmiczną. Podejrzewam, że ona może być podobna do tej, którą widzieliśmy poprzednio, więc odpalamy grę, zobaczymy jak to wygląda. Więc wydaje mi się właśnie, że one wszystkie będą na jedno kopyto. Tak więc nie jest to do końca jakieś tam bardzo zaawansowane. No na pewno nie nauczycie się grać z tych gierek, więc tutaj nie ma co oczekiwać nie wiadomo jakich tutaj rzeczy. O, animacje, jakie wspaniałe. Ohoho. Okej, dobra, dało się pominąć. Okej, tu, dobra, pięknie. Zachwycony jestem. Póki co prezentuje się może nawet lepiej niż poprzednia, przynajmniej na razie mam takie wrażenie. Because more, dobra. Spirit, many musicians began holding with all events and promotions. Panie, szybciej. Mi się telefon przegrzeje i tyle będzie z nagrywania.
Invited other top singers and DJs perform with him. Dobra, okej. Okay. Ja mam czas, posiedzimy. Niedziela w końcu. Okej, okay. Wow, taka konsola, można pogłośnić. Na maksa wszystko. Dobra, wake up. Brzmi to jak nawoływanie do jakiegoś buntu. Okej, okay. Jak on pasł? No, jak szybciutko, dobra. Myślałem, że trzeba konto jakieś założyć. Okej, okay. Weryfikacja, przechodzi. Dobra, chcę grać. Halo. Halo, ja chcę klikać w grę. Who am I? I'm a YouTuber. Right now. Dobra, no szybko. New song list. Okej, okay, no dawaj, 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 szybciej, szybciej, okej. Okay. O! Lajki lecą jak u mnie na kanale. Dobra, 22 tam ileś, dobra. Loading. Czyli jak widzicie, animacje są bardziej zaawansowane na pewno niż w poprzedniej grze, przynajmniej z tego co widzieliśmy. Okej, okay, czemu tu nie mogę? Paw, Neko, Rogo. Tu muszę coś naciskać? Zaraz zobaczymy, co tu trzeba. New song released. Ok, super. Kanata, easy, hard. Co, hard sobie wziąłem, kliknąłem? No i o co tu chodzi? New song released. Ekstra. No, dobra. Chcę zagrać, chcę zagrać. Polajkuj. A co? Co tu? To co jest? Udostępnić? Nie chcę nic udostępniać. Chcę zagrać. Są prawdziwe kanały, czy co? Więc jak widzicie, jestem fachowcem w te gry. Okej, teraz można sobie chyba wybrać. No, temu chyba bliżej do moich... Alert mamy. No to jak alert, to ja chętnie. Dobra. Wspaniale. Okej, okay, zobaczymy jak się w to teraz będzie grało. Ready, steady, go. Okej, okay, lecimy. Co, będziemy podobnie klikać? I co? I to jest po prostu jak się ta kreska zbliża? O to chodzi? Ja chcę w rytmie! Pyk! Pyk! Pam! 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 Jak tu w rytmie mam? Czy po prostu muszę naciskać to jak to jest? Łocie panie. Łocie panie. Chyba za szybko to robiłem. Okej. Dobra, nieważne, nie będę tutaj grał nie wiadomo ile i tak się w ogóle zastanawiam, czy nie będę miał jakieś prawa autorskie tutaj, jakieś tam rzeczy. Okej, okay, więc jak widzicie, gra wygląda w następujący sposób.
Okej, tu mi się zapisało. Dobra, więc jak widzicie, gra wygląda w ten sposób, czyli powiedzmy, no nie jest to do końca jakieś tam bardzo rozwojowe, jest to po prostu bardziej takie do zabicia czasu, do jakiegoś takiego poplumkania. Jak widzicie, druga gra wygląda na taką ciekawszą, jest jakoś na pewno więcej tutaj rzeczy do robienia niż tylko jakieś tam klikanie i przeciąganie palcem, ale jeżeli chodzi o moją opinię, no to po prostu jest to taki typowy zabijacz czasu, czyli nic takiego, w co rzeczywiście może warto by było grać. Pokazuję Wam po prostu jako formę takiej ciekawostki, ponieważ jeżeli się pojawiła promocja, no to czemu mam wam o tym nie powiedzieć. Przy okazji też chętnie przetestuję coś takiego, zawsze to jest coś nowego, też dla mnie tutaj do sprawdzenia, co się dzieje w ogóle na tym rynku muzycznym, czym osoby są zainteresowane tak naprawdę, ponieważ jeżeli te gry powstają, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie. Więc w formie takiego relaksu, zabawy, jak najbardziej spoko, ale nie jest to, myślę, nic takiego bardzo rozwojowego. No chyba, że rytmicznie po skalibrowaniu oczywiście, bo też tutaj nie kalibrowałem tutaj, żeby wszystko było równo, ładnie, więc myślę, że powinno być to całkiem niezłe, to takiej po prostu zabawy. Nie przedłużam. Dzięki za dzisiaj. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Serdecznie dziękuję patronom za wspieranie mojej działalności. Lista patronów wyświetla Wam się teraz najprawdopodobniej na ekranie. I jeżeli ktokolwiek chciałby dołączyć do grona patronów, serdecznie do tego zachęcam. Zbieram na klawiaturę nożną i jeszcze mi odrobinę brakuje, więc na pewno każde wsparcie jest tutaj na wagę złota. Więc dzięki wielkie obecnym, jak i poprzednim patronom. I zachęcam do wspierania, dołączania kolejnych osób. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dołączajcie do naszych social mediów, do naszej grupy na Facebooku, ponieważ tam się będzie też coraz więcej, mam nadzieję, działo. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro w odcinku. Trzymajcie się, cześć!